skończyć żagle. Nie przejechaliśmy nawet 50 metrów, już się wracamy sprawdzić, czy przypadkiem imbir nie wlazł do łazienki. Byśmy... Gdzie jesteśmy, co robimy? Jesteśmy już w Zieleńcu, w krajobrazowym parku. Idziemy na górę. Tyle razy, co tu byliśmy, tyle lat, co tutaj urzędowaliśmy. I pierwszy raz idziemy tak pozwiedzać, zanim wejdziemy na stok. A tu... W sumie to będzie taka rozgrzewka. Przed śmiganiem. Biegniesz? Tak! Dawaj! Przedaj mistrza! Nikogo, jak zawsze! Jak zawsze jesteśmy pierwsi i ostatni. Ładnie jest latem, a teraz zobaczymy, jak zimą. To jest tak całkiem sympatycznie i przyjemnie, że można by tu było sobie zimą nawet przespać w hamaczku na chillu. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Zapraszam do góry. Okej. I takie widoczki zimą. Ciach. Trzeba latem motorami przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. Siema, nasz ulubiony parking przy stoku Mieszko. Chwila. Zerknijmy, czy Olka gotowa? Kita, gotowa? Jeszcze nie. Zaraz lecimy na pierwsze zjazdy. Deseczka już gotowa moja, czeka. No i co? Trzeba się rozgrzać, a potem ostro pociskać. Kizda, jak się jeździ? No jak się jedzie dzisiaj? Nic dzisiaj nie jadłam. Jestem wygłodzona. Nic kompletnie. Bez sił. Totalnie nie chce nam się nagrywać nic. Jest taki chillaucik, że sobie po prostu śmigamy. Kościkowo przypomina na burbowy. I to pierna. Chcecie jakieś ujęcia z jazdy? Czy to byłoby nudne? Nie, to nie jest nudne. Ale pierwsza nocka w Rawce. Kiska, jak tam, wygodnie? Tu mamy lampeczkę ładną. Ogólnie jest dużo miejsca. Wszystkie rzeczy z przodu. Słyszymy się i nara. Morning! Przeżyliśmy nockę i było spoko. Pozamarzało wszystko. A teraz sobie grzejemy. No i było całkiem sympatycznie. Także polecamy. Tylko trzeba mieć zdrowy kręgosłup, bo... Nie jest tak aż
nadto wygodnie pod pleckami, ale fajnie. Zaliczone spanie w rafce. Au! A stok dopiero od 9 otwierają. Także musimy jeszcze chwilę jakoś sobie dać radę z tym wszystkim. No, ogólnie to była nocka zimowa w Zieleńcu, w najmniejszym samochodzie, jakim tu przyjechaliśmy. Także następnym razem chyba jednak kampersem albo czymś nowym, większym. No. Ale dał radę w rafce, także spoko. Moje oczy. Pokaż przynajmniej... To i skarpeta mi wyszła. Pokaż przynajmniej, jak ładnie jest na zewnątrz. Ma godzina, my już po przebierani. Idziemy na śniadanko, zaraz się szykujemy. Bierzemy dechy pod pachy. I dźdujemy na świeżo przygotowany stok, gdzie nikogo nie ma. Idealnie! Podpisuję się pod tym, ja, Kajetan, polecam. Próbujcie, naprawdę. W rafce dało radę się przespać, ogarnąć, więc jak macie większy samochód i wam się podoba taka akcja jedna z drugą, żeby śmigać i sobie spać w różnych miejscach ciekawych, to naprawdę jest super rozwiązanie. No. Chwilowo kampera nie mamy, więc sobie radzimy jak możemy. Idziemy sobie na śniadanko. Będziemy mieć prawdopodobnie hot dozy. I gorąca czekolada. Jak się spało, Kita? Ogólnie to w miarę okej, okay, aczkolwiek było trochę niewygodnie i mieliśmy takie ogrzewanie dziwne. Nie, ogólnie spaliśmy bez ogrzewania przez całą noc, od 23 do 7.30, a na zewnątrz było minus 1, 2, więc ogólnie mega spoko, na chillu, nie? Z temperaturą. Gorzej było z ułożeniem jakby siedzeń tylnych, bo no nie mieliśmy idealnej powierzchni, tylko coś tam nas uwierało po kręgosłupach, ale ogólnie rafka dała radę. Tak, ale... dzisiaj jest mroźnie, sypia śnieg, no ale musimy chyba dać. Ale następna furka musi być większa. No to zaczynamy śniadankiem, czekamy sobie na śniadanie, a czekoladka wjechała i teraz do czekoladki wrzucamy marsika i będzie przepysznie, prawda, Kita? Tak, oczywiście.